Tak jest, przerzucać te dywizje. Tu pięknie kontrolujemy sytuację. Tak, ci mi się tu rozrastają teraz. Trzeba z nimi zrobić porządek. Dobra, tutaj japońskie okręty podwodne coś kombinują. Jak tam w Europie? Dobra. Teraz tak. Ty, mój drogi panie, masz tutaj przeprowadzić uderzenie. Zająć to w pizdu i tyle. Oni tam w ogóle nie mają prawa w ogóle tego przeżyć. Te dywizje. No i tutaj próbują kontratakować, ale nie mają szans. Ta jest likwidacja, likwidacja. Co to się wydarzyło? Uuu, Ruscy dostali po dupie. Trzy rosyjskie niszcz te. Lotniskowce zatopiliśmy. Jeden rosyjski pancernik. Pięknie. Pięknie, pięknie. Wspaniałe sukcesy. Tutaj no niestety my tracimy na skutek ataków powietrznych. Dobra, tu. Okej, odparliśmy. O, zbliżamy się do Turynu. Dobra, tu jest teraz najważniejsza rzecz. Rozwalić Szwabusów. Zmusić tę dywizję do poddania się. Bo bez tego będzie ciężko tutaj cokolwiek zrobić. Okej. Jak tu Azja? Dobra, my tu nacieramy. Ale sytuacja nie jest łatwa. Nic na to nie poradzę. Dobra, wy tu pędzicie. O, pięknie, 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 mamy kolejne okrążenie. Wojsk niemieckich. Tutaj co prawda, no idzie to jak krew z nosa, ale spoko. Teraz słuchajcie, najważniejsze jest zaatakowanie tutaj. Moi drodzy. Tak jest. Mamy ich przypartych do morza. Więc trzeba to teraz wykorzystać. Dobra, słuchajcie, mamy strasznie dużo punktów. Możemy, jeśli chodzi o doświadczenie, możemy je ładnie wykorzystać. Na przykład. Dla na przykładu. Otóż tak, nasze mowce strategiczne. Im trzeba powiększyć zasięg, myślę. Tutaj są. Owszem, troszkę spowolni naszą produkcję, ale trudno. Trudno. Jestem w stanie się z tym pogodzić. Otóż tak, zwiększamy zasięg. Zwiększamy bombardowanie. Zwiększmy też niezawodność. O Jezus. Zasięg, bombardowanie, to. Nie, nie styknie nam punktów. Dobra, weźmy sobie to. I od razu rozpocząć pracę nad nowymi bombowcami. Ja tylko minimalnie. Ma tylko minimalny wpływ negatywny na nas. Na naszą produktywność. Teraz tak, sprzęt. Sprzęt piechoty. Czy czołgów. Z czym mamy większe problemy? Czułem 1000. Wczoraj straciliśmy, o Jezus, dzienny bilans. Do czego tracimy najwięcej? Chyba czołgów. Nowe modele czołgów? Czyżby? Dobra, wersję A1 poprawimy sobie. Zwiększyć opancerzenie, poprawić to, zwiększyć niezawodność. Poprawić silnik.
Tak więc... Teraz tak, jeszcze bardziej opancerzenie, jeszcze lepsze działo, niezawodność i zwiększyć prędkość. Jeszcze lepsze opancerzenie, jeszcze lepsze działo, zwiększyć niezawodność, prędkość. Dobra, nie mam tyle punktów aż. Więc tak, troszkę z tego opancerzenia zejdziemy. Niezawodności. Dobra, będziemy troszkę wolniejsi. Za to wiele lepsze opancerzenie. Przebicie też lepsze, a tak przeciwko sile żywej. To jest za dużo punktów wydałem. Dobra, pójdziemy bardziej w opancerzenie. No i niezawodność nam się poprawi, dobra. Kurde, nie o to mi chodziło, źle kliknąłem. Więc tak, was tutaj rozpocząć A2 produkcję. A2. Gdzie tu jeszcze są nowoczesne czołgi? Gdzieś tu powinny być, nie? O właśnie. Tu wersja A2, tu wersja A2. Więc do dzieła. Cholera, tutaj spory bilans jest negatywny. Dobra, ale mamy wolnych fabryk, jeszcze sporo, więc tak. Więc tak, zwiększyć produkcję tu. To na pewno. I dorzućmy jeszcze ciężarówki. Naprawiać mi te fabryki. O Jezus, tu jest co robić. Naprawdę jest co robić. Dobra, spokojnie. Wszystko w swoim czasie będzie. Pięknie, kolejne pancerniki. I dwa lotniskowce niemieckie. Zatopione. A więc nieźle. Spore sukcesy naszej floty. To mnie cieszy. Jak tam straty? 1 880 000. Niemcy 3 miliony zabitych. Włochów 1 800 000 poległo. Brytyjczyków też ponad milion. Rosjan 684 000. Hiszpanów 885 milionów. Ogromne straty. 18% już. Jak będzie 50, będę chciał podpisać pokój, tak mi się wydaje. Że to jednak chyba będzie dobre posunięcie. Teraz tak. Co wy robicie? Gdzie wy latacie? Iberyjski, dobra, to tutaj. A czekajcie. Dobra, na razie niech tu będą. Niech tu będą na razie. Dobra, tutaj statki potopione. Okej. W razie sytuacja wygląda jak wygląda, no. Szału nie ma co prawda, ale... Dobra, my tu zniszczmy ten runsztet, tutaj się strasznie broni. Jeszcze tylko kwestia czasu, zanim szwabusy tutaj nie padną. Dobra, tu próbujemy atakować, ale ciężko przebić się przez te Alpy. Ciężko nam to idzie. Tu walki o Frankfurt się toczą. Dobra. Więc tak to wygląda. Tu... Okej, okay. Tu jeszcze Niemcy trzymają swoje dywizje. To ile Niemcy mają dywizji, to jest po prostu jakaś magia. Nie wiem w ogóle w jaki sposób... Oni są w stanie wygenerować tyle dywizji, byli. Dobra, tu pięknie, tu atak na port. Tutaj tych znaczników jest tyle, że to jest po prostu jakiś koszmar. No ja wiem, oni tutaj nas atakować będą.
Tak jest, tutaj zaczynamy powoli, powoli odzyskiwać sytuację. Tutaj kontruderzenie teraz ma miejsce. Frankfurt zdobyty, bardzo dobrze. Niemcy tutaj próbują coś działać, ale mam nadzieję, że nie zdążą. Także najważniejsze dla mnie jest zniszczyć tą grupę wojsk tutaj. Tych okrążonych. Zresztą będziemy się przejmować później. Dobra, jak tu idzie nam? Dobra, nie jest chyba źle. Dobra, wy się czym zajmujecie? Wy tu nad Benelux latacie, tak? Więc trzeba zobaczyć się tutaj, będziecie mieli bliżej. Dobra nasza. Tu już mamy przewagę powietrzu nad Hiszpanią. Tak więc pięknie, pięknie, pięknie. Tutaj ciśniemy Szwabusów w tym okrążeniu strasznie. Jak wygląda sytuacja tu? A jest waszym zadaniem, tutaj te wojska mają być, waszym zadaniem jest, moi drodzy, roznieść ich w tym kierunku. Tak więc kurna do roboty. O pięknie, tutaj żeśmy ich rozgnietli w Wietnamie. Tu jest jeszcze Hanoi na północy do zajęcia, no to spokojnie. Tutaj też, kurde, same sukcesy. Pięknie sobie radzisz, chłopie. Pięknie sobie radzisz. Oby tak dalej. Teraz tak, myślę sobie, warto byłoby pocisnąć przeciwnika tak mniej więcej w ten sposób. Coś mi się tu źle pokreśliło, czekajcie. Nie tak. Czekajcie, usuńmy obie linie. Dobra. Coś takiego. Clark do dzieła. Teraz tak, tu jest ważna rzecz, aby ich wypchnąć stąd. Tu piękne rzeczy się dzieją. Dobra, tu zaatakujemy Nową Zelandię, następnie te siły stąd uderzą na Australię, ponieważ ja tu muszę zacząć działać. Co wy tutaj tak stoicie? Macie problemy z zaopatrzeniem, widzę. Więc tak, ty mój panie. Jest to nie tędy. Pójdziemy wybrzeżem. Cholera jasna, no. Tam masz uderzyć. Rzesza Niemiecka kapituluje? Naprawdę? To jest dla mnie wielkie zaskoczenie. No nie gadajcie. Czekajcie, czekajcie, bo ja to muszę sobie zobaczyć teraz. Tutaj. Jak Niemcy skapitulowali? Wzięli po prostu, kurna, ze skapitulowali. Wspaniały sukces, moi drodzy. Bez dwóch zdań. Nie, 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 wy macie uderzyć tutaj na Monachium. Dobra, teraz myślę tak.
Nie ma co się cieszyć, bo sytuacja nie jest zbyt radosna. A, tutaj Duńczycy. Imperium Morza Północnego. Tu jeszcze jest cała masa dywizji niemieckich, z którymi trzeba będzie się uporać. A no, bez wątpienia Niemcy tu, kurde, ponieśli spore straty wskutek swojej kapitulacji. Nic tylko się cieszyć, moim zdaniem. Tu mają ogromne siły jeszcze, Szwabusy. Dobra, dobra. Dobra. Myślę sobie, że nasze ataki nuklearne przede wszystkim też zrobiły swoje. Zrzucić bombę atomową na Madryt. Na Paryż jeszcze, na Rzym jeszcze nie mogę. Ale myślę, że wszystko w swoim czasie. Dobra. No, zajmować to, zajmować to. Teraz tak, oni na pewno ruszą na nas. Kurde, nie chciałem, żeby Niemcy kapitulowali. To mi nieco, kurde, psuje szyki. Bo chciałem to zrobić inaczej. Dobra. Czy wy jesteście tutaj gotowi na wielkie boom, moi drodzy Hiszpanie? Ta jest. Pięknie. Bang! Upadek Berlina. Władze w Waszyngtonie potwierdziły zdobycie Berlina. Kiedy upadł po amerykańskim natarciu... No, w sumie to jest nieistotne, bo przecież wszak Berlin sam skapitulował, zanim myśmy tam dotarli. Oni tu mają w Krakowie wrzutnię rakiet, patrzcie. W ciężkich walkach. Dobra. To jeszcze nie jest koniec, moi drodzy. Do końca wojny jeszcze bardzo daleko. Teraz tak, pytanie co zrobić? Pytanie co byśmy tu mogli zrobić? Tutaj nacieramy, owszem. No, by to zająć tu. Okej, dobra. Teraz tak, ty się nudzisz, kolego. Oja, ci są tu nieźle doświadczeni. Dobra. Otóż tak. Jeden front tu musi się utworzyć. Kolejny front tu. Gdzie tu gaśnę. Kolejny tu. No właśnie. Teraz tak. Większość naszych dywizji pójdzie na ten odcinek frontu. Waszym zadaniem będzie głównie spowalniać przeciwnika. Co ja robię w ogóle? Jeszcze raz. Teraz tak, wy wszyscy idziecie tu. Połowa z was. Połowa z was pójdzie tutaj. A połowa z tej połowy pójdzie orientacyjnie na razie tu. Że tutaj trzeba będzie dodać. A połowa z tej połowy pójdzie tu. Więc tak, to mamy 12 dywizji. Tu nie wiem ile. Dobra, w takim razie słuchajcie, do roboty. Nasze dywizje muszą się tutaj rozjechać. Teraz tak. Nasze lotnictwo. To już jest w ogóle nieaktualne, to co wy teraz tutaj robicie.
przebazować się tu. W zachodnie Niemcy. Jakie zachodnie Niemcy? Co to jest w ogóle zachodnie Niemcy? Co to znaczy? Was tutaj. Was tu. A wszyscy jesteśmy tutaj nawet na terenach polskich. Chyba nasrało mi się tych okienek tutaj tyle, że to jest po prostu jakiś... jakiś niedużyczny. Dobra, was przerzucamy tu. Wy macie być tu. Tak jest. Dobra, na razie się poprzerzucajcie, bo ja już nie wiem, co ja przerzuciłem, a czego nie przerzuciłem. No ja wiem, sabotaż fabryk. Oczywiście. Jak ja to uwielbiam. Jak ty tutaj, kolego? Dobra. Używamy tej zrujnowanej niemieckiej infrastruktury. Tak jest. Wylatacie sobie, myślę, tutaj, nad zachodnią Polską. Wy. Będziecie latać sobie tu. Was Alpy powinny interesować. Was tu głównie Bałkany. No, ci nas tutaj okrążyli, więc nie ma sensu tutaj siedzieć. Rzućmy się tutaj. Dobra, słuchajcie, to był wielki sukces. Bez wątpienia wielki sukces. No i teraz, słuchajcie, jest wyścig, tak? Wy nie tu, wy nie tu, wy nie tu. Okej. Okay. Eisenhower. Po pierwsze. Przedłuż sobie to tu. Dobra, w każdym bądź razie. Rozjedź ich. Bardzo cię proszę. Ci już tutaj też, kurde, kontratakują. Duńczycy. O, my już tutaj prowadzimy natarcie, patrzcie. Dobra, jak to wygląda tutaj? Tu jeszcze nad Czechosłowacją mamy dziurę. Nie, wy będziecie latać nad Czechosłowacją, moi drodzy. Alpy są zabezpieczone. Dobra, my tu pięknie... MacArthur sobie tutaj pięknie poradził. Przeuroczo, tak? Dobra, tu jeszcze w Hiszpanii walczy. Zawzięcie. Teraz tak, my mamy uderzyć teraz następnie tutaj. Eisenhower. Moim głównym zadaniem inaczej. No cholera jasna. Dobra, najpierw się ustawmy, a potem będziemy kombinować, ponieważ myślę, że to ma tutaj spore znaczenie w tym, co się tutaj dzieje. I że jest mi ciężko cokolwiek tutaj ustawić. Dobra, w każdym razie tak, tutaj na północy już mamy właściwie dywizje rozstawione, więc myślę, że możemy tutaj zacząć coś sensownego kroić w naszych planach. Tutaj jest do roboty. Tu on ma iść na tarcie. Tutaj też mamy Duńczyków rozgnieść. Nie wiem, co ty na to, ale... moim zdaniem
poszło dobrze. Nawet lepiej niż się mogłem spodziewać. Berlin padł. Dobra, czekaj, kolego. Tak jest. Dobra, ci to próbują kontratakować. Ja im jednak tutaj większych sukcesów nie wróżę. Wy? Dokąd latacie? Alpy, tak. No i pięknie. Pięknie. Tu poszła bombka, tak? Bombka. Uroczo sobie poradziła. Teraz tak, ty mój przyjacielu, masz mi tutaj ogarnąć sytuację. Ci zatrzymam to, będzie na łatwiej klikać. Kolego, tu masz rozpocząć okupację tych ziem. Tak jest, ja wiem, że tutaj są one strasznie poniszczone. Przez nas, to są ziemie. Bo znowu nam się zrobił bajzel. Część dywizji nie wie, co ma robić. Bo się tutaj sytuacja na froncie tak szybko zmieniła, że one nie były w stanie na to zareagować. Otóż tak, te dywizje... Co to za bajzel jest? Ty masz zająć to. Usuńmy to wszystko w pizdu. Teraz tak. Tu ma powstać front. Bardzo nierównomierny, dziwny i w ogóle niefajny front. To będzie front, na który mają się rozstawić wszystkie dywizje, które nie za bardzo wiedzą, co mają ze sobą zrobić. Tak jest. Wy też. Do dzieła. No, tutaj kurde są rakiety. Co my tu mamy? Patrzcie. Myślę, że możemy bez problemów ostrzeliwać nawet stolicę Stalingrad, który jest stolicą Rosji. Co tu mamy za rakiety? Tu nie mamy rakiet. Ale będą, kiedyś będą. Tam próbują nacierać. Słuchaj, Ike. Mój stary druhu. Twoim zadaniem będzie oczyszczenie tutaj tych przyczółków sił wroga. Dobra, te dywizje też nie za bardzo wiedzą, co mają ze sobą zrobić. Okej, czy jeszcze jest ktoś, kto nie wie, co ma ze sobą zrobić? Nie. Dobra, wy tu przecie naprzód. To mnie bardzo... To mi się bardzo podoba. Wy tu dołączcie do tej linii frontu. Tak jest. O, pięknie. Tutaj idzie pięknie. We Włoszech. Nasze dywizje pięknie sobie tam radzą. Jak straty. Prawie 2 miliony Amerykanów poległo w tej wojnie już.
ponad 3 miliony Niemców, prawie milion Hiszpanów, Włosi też dobijają do 2 milionów ofiar. Więc nie jesteśmy osamotnieni pod tym względem. Okej, MacArthur. Twoje dywizje we Włoszech moim zdaniem powinny były uderzyć. Uderzmy tutaj. Naprzód, kolego. Spróbujmy przełamać tutaj opór sił wroga. Tam Hiszpanie chyba długo nie wytrzymią naszego natarcia. Tutaj Genua pada powoli. Dobra. Eisenhower tutaj rozstawia dywizję. Czekajcie, tu jeszcze jest dywizja, która nie wie, co ma ze sobą zrobić.